Kamera poszła. Wrocław, dokładnie Instytucja Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016 zaprosiła mnie do konkursu na pomysł reklamy, spotu, filmu promocyjnego Wrocławia jako kandydata. Mój pomysł się spodobał, z czego się bardzo cieszę. Jesteśmy w akwaparku, są pływaczki synchroniczne, rewelacyjne dziewczyny. Które no, to jest coś z pogranicza sportu i sztuki, więc dla nas świetna sytuacja. Jest to miejsce bardzo ciekawe dla filmowca, trudne, ale dzięki pomocy przede wszystkim no, tutaj organizacyjnej, świetnej organizacji pracowników akwaparku, która współgra z moją ekipą, no, wszystko idzie bardzo płynnie, jak to w akwaparku. To jest w sumie już 8 dzień zdjęciowy, zostało nam jeszcze 5. Co kręcimy w akwaparku? W akwaparku w ogóle jesteśmy dzięki uprzejmości tej instytucji, za co jesteśmy bardzo wdzięczni, ale jakby cały pomysł na ten film promocyjny opiera się na mieszkańcach Wrocławia, na zorganizowanych grupach, bo poprzez grupy takie jak pływaczki synchroniczne, które w tej chwili filmujemy, a za chwilę też ratownicy, poprzez te grupy, które posiadają jakiś atrybut, który je wyróżnia, chcemy pokazywać miasto, ale też chcemy pokazywać, że to miasto to przede wszystkim właśnie ci ludzie, którzy tworzą kulturę tego miasta i dzięki nim to wszystko funkcjonuje jakoś. Pomysł pokrótce między innymi dotyczy tego, by te wszystkie grupy współgrały ze sobą. Pływaczki z piłkarzami, za chwilę tancerze, za chwilę tych grup jest kilkadziesiąt i nie są to tylko grupy, które dotyczą bezpośrednio, nazwijmy to, kultury wysokiej, ale są też to strażacy, strażnicy miejscy, tramwajarze prawdopodobnie, więc zobaczymy. No taka symfonia miejska, z której sam nie wiem jeszcze co z tego wyjdzie, no, jesteśmy w ferworze walki. To jest szybka akcja partyzancka, bo film musi zostać ukończony, zmontowany do 30 maja. Znakomity zespół specjalistów, który nauczył Państwa pływać od podstaw, łącznie do treningu sportowego. Uczymy na wszystkich poziomach, od lat 4 faktycznie. Mówię stricte o nauce pływania, a nie o spajaniu z wodą. Może to się odbywać zarówno w formie zajęć grupowych, intensywnych wakacji akurat, czyli 2 lub 3 razy w tygodniu, jak i zarówno lekcje indywidualne. Tutaj częstotliwość i terminy dostosowujemy w pełni do klientów. Natomiast na sezon wakacyjny, sensu stricte, przygotowaliśmy ofertę zajęć ferii i wakacji w akwaparku, tak zwane akwawakacje. Proponujemy Państwu całodniowe zajęcia dla Państwa dzieci. Działamy to w ten sposób, że Państwo oddajecie nam dzieci o 9 rano i odbieracie je późnym popołudniem. Przez ten czas, który dzieci u nas spędzą, odbędzie się cała masa niesamowitych atrakcji, bardzo, bardzo fajnych, ciekawych zajęć w wodzie, ale nie tylko. Przewidujemy zajęcia na terenie kompleksu zielonego. Tam mamy najróżniejsze boiska do wszystkich gier zespołowych. Oprócz tego zajęcia w formie zorganizowanych konkursów, turniejów i bardzo, bardzo dużo pływania. W ofercie akwaparku mamy również zajęcia akwaerobiku i hydrocyclingu, które są przeznaczone dla tak naprawdę wszystkich chętnych, dla wszystkich, którzy kochają rekreację ruchową, dla wszystkich, którzy kochają wodę. Generalnie na te zajęcia przychodzą kobiety mimo wszystko. Jest to przedział wiekowy od 20 do 75 lat, także tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań, ani wiekowych, ani zdrowotnych. W ubiegłym sezonie mieliśmy nasz własny spektakl napisany specjalnie dla nas przez Teatr Lalek, to były Rekiny w basenie. W tym roku postanowiliśmy nawiązać tę współpracę już w troszeczkę w inny sposób. Zaprosiliśmy Bajkobus. To jest unikalne przedsięwzięcie wrocławskiego Teatru Lalek.
Bajkobus jeździ w tej chwili już po Starym Mieście. Od 3 czerwca będzie przyjeżdżał do nas co piątek w czerwcu i w sierpniu. Zapraszamy wszystkich. Podczas spektakli Bajkobusa będziemy rozdawać nasze gadżety, będzie możliwość otrzymania rabatowego kuponu do Wrocławskiego Parku Wodnego, a dla najbardziej lojalnych specjalne nagrody. Nasze badania, ankiety wyraźnie pokazują, że coraz jesteśmy lepsi, a sami klienci nas chwalą za różnorodność atrakcji, za dobrą ofertę i za dynamiczny rozwój akwaparku. No, tutaj też mogę również powiedzieć, że jesteśmy dużo lepsi od konkurencji polskiej, bo mamy 3 razy większą odwiedzialność niż tego typu podobne obiekty w Polsce jak Kraków i Łódź. A jestem jeszcze bardziej dumny, bo jesteśmy, można powiedzieć, drudzy w Europie, jeśli chodzi o odwiedzalność, popularność tego typu obiektu, bo jesteśmy tuż za Termę Erding pod Monachium. Jesteśmy dużo do przodu, jeśli chodzi o Tropical Island, bo we wrocławskim akwaparku mamy 1 100 000 klientów rocznie, a w Tropical Island około 880 tysięcy. To pokazuje, że mamy dużo pracy, musimy jeszcze dużo zrobić i generalnie to robimy. Największą atrakcją ostatnio jest multimedialna zjeżdżalnia. Ona została otwarta 26 października 2010 roku i od tamtego momentu mamy ponad 70 tysięcy zjazdów. To oznacza, że to jest jedna z najbardziej popularnych atrakcji w akwaparku wrocławskim i jedyna tego typu w Europie. Can't stop now, I'm losing my brain. Kicking my brain, I'm losing my brain. Znajdujemy się w tej chwili w miejscu, które jest dokładnie, można powiedzieć, sercem akwaparku. Za nami znajdują się 2 wielkie kogeneratory. To są 2 wielkie silniki wysokoprężne, które z gazu ziemnego produkują dla nas prąd oraz ciepło. Ciepło jest tutaj produktem ubocznym. Na tą chwilę akwapark jest zaopatrywany przez te silniki w 56% ciepło i blisko w 100% w prąd. 90% tak naprawdę jest zaopatrywane z tego gazu. Odrobinę prądu jesteśmy jeszcze zmuszeni ciągnąć z sieci. Natomiast w nocy, kiedy akwapark nie pracuje na 100%, nadwyżki tego prądu, które są produkowane, są odsprzedawane do sieci. Także jest to bardzo, bardzo efektywny system. Naszym kluczowym planem, to co będziemy usilnie próbowali zrobić, to jest rozbudowa największego i najbardziej fajnego ogrodu saunowego w Polsce. To się nam trochę przeciąga ze względu na procedury, ale na pewno to wybudujemy.